Jak podoba się Pani stosunek Joanny do hejterskich komentarzy na jej temat? Bo muszę przyznać, że ja Joasię uwielbiam i też z nią na ten temat rozmawiałam. To jest naprawdę niesamowite, że ona nie wstydzi się pokazywać tego w internecie po to, aby też pomóc innym. Ja w ogóle uważam, że Jasia ma bardzo fajny stosunek do siebie, do swojej kobiecości, do swojego wyglądu, do urody i też czasem czytam te dziwne komentarze na temat tego, jak wygląda, czy się zestarzała, czy nie zestarzała i zawsze mnie to śmieszy, bo myślę, że te osoby, które to piszą, nie zdają sobie sprawy z tego, że je też to czeka, że to nie jest tak, że będziemy wiecznie piękni i młodzi, tylko z czasem po prostu już tylko piękni zostajemy. A Jasia ma do tego bardzo duży luz. Jasia się nie wstydzi pokazać w dresie, nieumalowana. No takie jest życie, tak wyglądamy. No nie wyglądamy ciągle. No dzisiaj jestem umalowana, ubrana przez produkcję, ale na co dzień też chodzę w dresie i też mam związane na szybko włosy. No taka jest codzienność. Ja myślę, że im bardziej pokazujemy, że jesteśmy tacy sami, tym jakby myślę jest łatwiej ludziom nas postrzegać jako normalnych, zwyczajnych ludzi, bo jesteśmy tak samo zwyczajni. To, że się pokazujemy w telewizji, niczego nie zmienia, no po prostu. I Aśka to świetnie robi, bo ona jest po prostu sobą, no ona taka jest.